Kiełkiem, a Chuanem, ale to będzie taki mecz. O... Te emocje są mniejsze, zawodnicy zwykle pokazują troszeczkę... ...tkanie, dlatego że po tym, jaki był stan psychiczny Wandziego w tym jego meczu, tutaj zobaczymy, czy Cheng Kiełk będzie walczył o własną małojecką sławę w pojedynku z Pucharu ETTU, w którym drużyna Forbetu z Tarnobrzega miały dwie Chinki z rewelacyjną Li Qian, która wygrała dwa pojedynki. I dobrze grający kontratak. Ja myślę, że w tym pierwszym doskonałych wymian. Chyba tak. To nie jest to takie ważne, czy on akurat w dniu dzisiejszym okaże się lepszy od... Jeszcze zupełnie inna, dlatego że oni awans już mają zapewniony. Mimo iż zespołowi z Grodziska nie udało się zakwalifikować zespołem, w którym występuje Samsonow z Francuzji, zanosi się na zmiany w zespole Bogorii. Zobaczymy, czy te zmiany będą w połowej 16 europejskich klubów. W ten właśnie sposób. Czyli przykład, w ten sposób można dostać się do Ligi Mistrzów. Miał zdecydowanie inny skład, dużo słabszy i grały. Ostatniego seta w tym meczu. Czy tak będzie? Każą sądzić, że większe jest prawdopodobieństwo, że... Tym bardziej, że widzimy zawodników, którzy mają rozegrać ewentualne piąte spotkanie, zarówno Adrian... No, może Martin usłyszał nasze słowa. Na tym... nonszalancko, w stylu zbliżonym do Cheng Kiełka. I w tej chwili to Yuki ma prowadzenie w trzecim secie. Tyle, że to było naprawdę dalej. Część kibiców wyszła z sali po tym, jak Bogoria straciła szansę na awans. Dzisiaj w hali w Grodzisku i na pewno trzeba powiedzieć, że są to ci najwięksi. Na kolejne dwie akcje. Serwis Yukiego. Teraz serwuje. Rewe! Yuki, natomiast siła Yukiego, tak jak mówiliśmy już wielokrotnie. Mówiliśmy już Państwu o tym lepszej sytuacji. Ten rewanż także 11 kwietnia w Niemczech. Państwo, jeżeli nie ma się przynajmniej dwóch Chinek w skład, wygranie przez zawodnika z Tajwanu spowoduje zakończenie meczu. No i jednak. Trudny punkt. Ciągle dwie piłki meczowe dla Chuan Chiwana. No nie by... Trzy do jednego dla Chuan Chiwana. On wygrywa ten pojedynek i cały mecz...